Witamy serdecznie na kanale Fortuny. Cześć. Dzisiaj wyjątkowy, nietypowy materiał. Ostatnio na kanale Piłkarzyków pojawiło się przewidywanie grup Ligi Mistrzów. Tutaj zrobimy to samo, ale z dużą dozą humoru, albowiem wiele z tych zespołów... Proszę. Tutaj mamy prawo obstawiać. Tak, tak, to prawda. Tutaj mamy prawo obstawiać zgodnie z głosem serca, a niekoniecznie rozsądku, chociaż oczywiście trochę tego rozsądku się przyda, ale w takiej rozsądnej szczypcie, rozsądnej porcji. Przypominamy, że to na pewno nie są żadne pewniaczki, bo tutaj jest, mega grubo. Nie. Można spędzić i 1000 godzin czytając o poszczególnych zespołach, ale codzienności człowiek nie nadrobi, więc tu strzelamy trochę kapiszonami, ale przynajmniej będzie zabawa. I was zachęcamy również do tego, żebyście się pobawili, żebyście postarali się przewidzieć układ w tych grupach. Na koniec fazy grupowej Ligi Europy zobaczymy, kto wyszedł na swoich najlepiej. Podejrzewam, że ci, którzy będą chaotycznie strzelać w ciemność, mają największą szansę powodzenia w kontekście wytypowania prawidłowego układu tabel, o których będziemy mówić. Ja tak zrobię przy okazji jednej grupy, bo kompletnie nie wiem, tak? Jak ją totalnie sobie wystrzelasz? Tak. No i zobaczymy. I nadal... podejrzewam, że tam będziesz miał właśnie 4-4. I powiem szczerze, że nawet w tym momencie nadal nie wiem, jaką ułożę. Aha, czyli tak spontanicznie do samego końca polecisz. Tak. Znaczy w tamtej grupie to na pewno tak będzie miało miejsce. Jeszcze jedna ważna rzecz. Przypominamy, powiem, że... kto to będzie. Dobra, przypominamy, że wszystkie te mecze, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, będzie można obstawiać na fortuna.pl, więc oczywiście, jeśli jesteście pełnoletni, to oczywiście zapraszamy. I teraz tak, grupa A, rozpoczynamy od niej. Tutaj ja mam najwięcej do powiedzenia, bo najwięcej o tych rywalach czytałem, więc teoretycznie powinienem zacząć, chyba że chcesz mnie czymś zaskoczyć. Nie, dawaj, kontynuuj. Dobra, zobaczymy, jak zareagujesz na moje typy. Na pierwszym miejscu, mimo wszystko... Arsenal Mikela Artety. Nie spodziewam się tutaj jakichś większych niespodzianek. Podejrzewam, że na tym etapie i w tym stadium rozwoju projektu ten zespół nie ma prawa kończyć na okolicach miejsca drugiego, czyli nie ma prawa się niebezpiecznie do niego zbliżać. Owszem, gdyby udało się awansować z drugiego, to też tragedii nie będzie, ale cel jest jeden. Pierwsze miejsce i zajęcie komfortowej pozycji w kontekście rozgrywek pucharowych na wiosnę. Podejrzewam, że sporym zagrożeniem może być drużyna, no właśnie, Ruda van Nistelrooya. Ajajaj, szykują się już na to kibice Arsenalu, na powrót wielkiego Ruda na Emirates Stadium, więc, albo inaczej, do północnego Londynu, bo więcej tych pamiętnych wspomnień jeszcze z Highbury. Tak czy inaczej, to jest taki cierń w moim boku, który mnie trochę uwiera. Forma zespołu PSV, jego kształt. Pozostał Cody Gakpo, który przecież miał przejść do Manchesteru United, nawet do Leeds. Opowiadał się w dość niemiłych słowach o tym całym zamieszaniu wokół niego. Ale teraz już ustabilizowany zostaje. Pokład i wydaje się, że na samego piłkarza też to będzie dobrze wpływać. Przyznam się tak po części nie bezpośrednio, że się nastawił na ten transfer. Oprócz tego dwa ciekawe transfery. Luke de Jong, Anwar El Ghazi. El Ghazi'ego kojarzymy głównie sprzed 2 sezonów jeszcze jako piłkarza dość dynamicznego, z dobrze ułożoną stopą, ale to też zależało oczywiście od momentu formy, w którym się znajdował. Tak, PSV jest nie na drugim miejscu i spodziewam się, że oni będą mocno pukać do drzwi z napisem miejsce pierwsze. Zaraz ktoś może jeszcze wskazać palcem na Bodo Glimt i na Zurich, ale do tego za chwileczkę przejdę, bo ja uważam, że mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę zimną Norwegię i trudne wyjazdy, które niewątpliwie czekają wszystkich jeżdżących na terytorium, na którym poległa przecież Roma José Mourinho, to i tak uważam, że trzecie miejsce to w tym momencie jest taki dość racjonalny sufit. Oczywiście irracjonalnie można twierdzić, że oni wychodzą nawet z pierwszego miejsca, bo jest ciekawy szkoleniowiec, ale tak jak powiedziałem, o tym za chwileczkę. Jeszcze jeden ciekawy piłkarz, Kiana Hoover, się też pojawił w PSV, jest Jarrad Brandtwaite z Evertonu, a do tego, uwaga, Simons, czyli Xavi Simons, o którym mówiliśmy w trakcie centrum transferowego letniego, więc jest tutaj kilka ciekawych osobistości, kilka ciekawych talentów, ale uważam, że nawet biorąc pod uwagę ewentualne kontuzje w zespole i konieczność wykorzystywania piłkarzy przeznaczonych do rotacji właśnie w lidze Europy, nie odbije się to znacząco na jakości Arsenalu, bo nie powinno się to znacząco odbić. Oczywiście przewidujesz, jakieś kłopoty mogą się pojawić, podkreślę to raz jeszcze, ale kolejność jest taka. Arsenal, PSV, na trzecim miejscu Bodo Glimt, Kjetila Knudsena, który zresztą interesowały się swego czasu angielskie kluby. Przymierzany też był do różnych klubów z wakatami menedżerskimi w momencie, kiedy dochodziło do roszad trenerskich w ostatnich czasach. No i pamiętamy 2-1 z Romą, o czym już powiedziałem. A Zurich dla mnie jest wielką niewiadomą, więc dlatego znajdują się na miejscu 4. Ja nie będę przedłużał, moi drodzy, wszystko, co miało być powiedziane przy okazji tej grupy i zostało powiedziane. I dobrze, Adama. Może tak być podobnie w przypadku grupy
przede wszystkim w grupie A ja mam wszystko dokładnie tak samo. Okej. Nie chciałem. Co prawda. Wierzysz wielkiego chwilę, Ruda? No, przez chwilę mnie kusiło, czy nie zagrać jakimś Bodo na drugim miejscu, bo wspominam dość mile tę karierę zeszłosezonową w lidze konferencji Bodo Glimt, szczególnie te wspomniane przez ciebie mecze z Romą, ale jednak ta jakość PSV tutaj nie powinna podważać, nie powinna być w jakikolwiek sposób podważona. Czyli jednak nie wierzysz w Ruda? Nie no, wierzę. Szalona wierzę. Ruda. Szymon Smoląg się przypomina i ten kowal słynny. Bardzo lubię, pozdrawiam, oj, oj, że je oglądasz. Oj, oj. Nie no, Ruda oczywiście lubię, ale drugie miejsce. No, Arsenal nawet Rudę, będzie grał... Rudę, czy Rudą. Arsenal nawet jak problemy rotował, z deklinacją w tych odcinkach, słuchajcie, problemy z deklinacją. Arsenal nawet jak będzie rotował, to według mnie spokojnie zajmuje pierwsze miejsce. Może jak źle mi spadnie, okay, głupi, ale jednak... Nie będzie problemów. W grupie B. No dobra, dawaj. Ja widzę na pierwszym miejscu Fenerbahce. Może zaskakująco, może nie. Jest wielkie Fenerbahce. Według mnie to jest drużyna, która... Pamiętaj, że H się wymawia, bo to podobno podobno taka przywara polskich środowisk piłkarskich, że to H omijają intuicyjnie. Ostatnio dostałem zresztą za to uwagi pod moimi materiałami, więc... A propos. Tak, warto edukować. Pielęgnować te kwestie. Moi drodzy, no przede wszystkim fajne transfery. Ty przywoływałeś tam przy okazji PSV. Ja tutaj przypomnę o takich zawodnikach jak chociażby João Pedro, Joshua King i Alioski. To są postaci niezwykle obeznane w europejskiej piłce, deklinacja. To przez tego, tą Rudą. Problemy z deklinacją nie tylko przy okazji holenderskich imion i nazwisk, więc według mnie... No tak jak mówię, my tutaj po masku bardzo się poruszamy. Fenerbahce na pierwszym miejscu z tymi transferami i z tym doświadczeniem europejskim, jakby nie patrzeć. Na drugim miejscu daje Stade Rennes. Walka byłaby oczywiście z Kijowem o to drugie miejsce, aczkolwiek tutaj według mnie przeważy fakt, że no, Dynamo Kijów będzie rozgrywało te mecze w Krakowie, nie u siebie. I wydaje mi się, że brak aury wsparcia własnego stadionu, własnych trybun może zadecydować, takie banały, ale fakt jest taki, że Dynamo każdy mecz będzie grał, jakby nie patrzeć na wyjeździe, więc wydaje mi się, że to też może być decydujące. No i na trzecim miejscu Larnak. Na czwartym, bo powiedziałem drugie, domyślę trzecie, to jest właśnie Dynamo, okay, a czwarty właśnie Larnak. No, Larnaka jest gigantyczną niewiadomą i teoretycznie nic wielkiego o niej nie możemy powiedzieć. Pere Pons i Iwan Triskowski, czyli postać znana z Euro 2020, takie nazwiska sobie wynotowałem, bo o nich jestem coś w stanie powiedzieć, a tak poza tym to jest to dla mnie totalna niewiadoma i enigma. Więc u mnie też będą na samym dnie tabeli, jak się pewnie domyślasz. Niespodzianki zawsze są w grze, ale racjonalny typ taki musi być. Na pierwszym miejscu postawiłem Rennes, Bruno Genesio. Uważam, że oni mają wystarczającą jakość w składzie, żeby sobie pozwolić na spokojne... Na pewno. Na spokojne wojaże w Lidze Europy. Niemniej jednak Fenerbahce będzie stąpać po piętach francuskiej drużynie w mojej opinii. Już czekam na te szociki, oj, które tutaj wyciągają te nasze typy i się z nich śmieją potem po fazie grupowej. Ciekawe transfery też, Joe Rodon chociażby trafił ze Spurs do Stade Rennes na zasadzie wypożyczenia, Steve Mandanda, Ornod Kalimuendo, o nim też mówiliśmy, przebąkiwaliśmy przynajmniej w centrum transferowym, a Minguiri też ciekawa postać, bardzo dużo warta, bo już ponad 40 milionów euro, jeżeli sobie dobrze przypominam. Także naprawdę jest ciekawa paka. Jeremy Doku, którego pamiętamy z Euro cały czas w zespole, jest ze swoją szybką nogą. A Fenerbahce oczywiście jest ciekawym zespołem, ty już wspomniałeś o transferach i nie wiem, czy dopowiedziałeś jeszcze o kwestii Misiego Batshuayi, bo to jest... A nie. Właśnie. Nie. Bo to jest kwestia, która wyszła jako jedna z ostatnich. Batshuayi miał być dogadany z Forest, ale wiadomo, że ten transfer się wysypał i wielki fab podał na moment nagrywania tego materiału, że Batshuayi dogadał się w tej ostatniej fazie z Fenerbahce i tam też wylądował, zresztą pozował już w koszulce, chyba że to, co widzieliśmy, to była jakaś przeróbka, ale wyglądało na autentyk, więc... Jako, że jesteśmy na świeżo po deadline day, to możemy się podzielić taką refleksją. U mnie są na miejscu drugim Turcy, na miejscu trzecim Dynamo Kijów, na którego mecz pewnie z Krzywym zawitamy. A możliwe, tak. W kontekście, także są. Być może się z wami zobaczymy na trybunach, bo w ramach ciekawostki turystycznej warto by się było po prostu przejść, tak. Przy okazji wspierając Dynamo Kijów. Dobrze, grupa C, ja zacznę tym razem. Bez większych niespodzianek, domyślasz się, że rozważamy tutaj Romę,
Romę i Betis, jeżeli chodzi o dwa kluby, które konkurują o miejsce pierwsze. I ja taki mały fortel zastosuję, albowiem uważam, że José Mourinho będzie miał tak dużo ważnych zadań na krajowym podwórku. Tak, też to chciałem powiedzieć. Że tutaj Real Betis, który teoretycznie też będzie dociążony tymi obowiązkami hiszpańskimi, bardzo dobrze rozpoczął zresztą sezon, pamiętamy jak wyglądał w zeszłym sezonie zespół Betisu, ma moim zdaniem w mojej jakby tej wewnętrznej analizie delikatną przewagę nad Romą. No na pewno na Betisie ale nie ma takiej presji jak na Romie. No właśnie, o to mi chodzi, bo wszyscy myślą Roma z takimi transferami, z takimi zapowiedziami, jest wymagane czwartym latem, w lidze będzie duża presja, tak, na pewno top 4 i wszyscy we Włoszech będą oczekiwali, że oni tę grupę łatwo wygrają, ale no tutaj chciałbym też jakimiś niespodziankami się posłużyć przy okazji tego typowania, dlatego u mnie na miejscu pierwszym będzie Betis, który utrzymał ważnych piłkarzy, Canales, o tym też mówiło się od dłuższego czasu, Fekir pozostał, Manuel Pellegrini na ławce trenerskiej cały czas tym projektem steruje przede wszystkim, więc o tym również warto pamiętać. Alex Moreno nie opuścił zespołu pomimo tego, że znajdował się w jedenastkach sezonu La Liga za poprzedni sezon. No i też to dobre wejście w sezon, o którym mówiłem, ten aktualny. No na moment nagrywania. Na moment nagrywania są w pierwszej trójce. Tak, więc to pokazuje siłę rażenia tego zespołu. No ale oczywiście to jest początek sezonu, więc daleko idących, wniosków nie powinniśmy wyciągać. Nie ma Bejerina. Bejerin w zespole rywalizującym w Lidze Mistrzów. Patrz, jak się to śmiesznie poukładało. Był przed chwilą jeszcze w drużynie walczącej Ligi Mistrzów, znajdującej się w Lidze Europy, teraz jest w Barsie. Zobaczcie, ile się tam nagra Ektor, bo to jest szalenie ciekawy wątek. Więc Roma u mnie na miejscu drugim po Betisie. No a na miejscu trzecim umiejscowiłem sobie Udogorecz, na miejscu czwartym Helsinki, bardzo płytka kadra, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale tu trzymam kciuki za Jakuba Piotrowskiego. No i za to, żeby sobie Udogorecz mógł dalej przez tę swoją przygodę europejską iść, także u mnie na miejscu trzecim. Ja jednak tutaj się nie wyróżnię, u mnie jest Roma na pierwszym miejscu. Rozumiem. Pozostałe miejsca wydaje mi się, że są dość łatwe do wywnioskowania, ale oczywiście na drugim jest Betis, na trzecim Udogorec, a na czwartym Helsinki. Roma wydaje mi się, że jednak takim polecę też banałem, ale Mourinho doświadczony w europejskich pucharach jest i pomimo tej presji w domowych meczach, czyli własnym podwórku we Włoszech, wejdzie jakiś taki chory pragmatyzm. Tylko pytanie, czy ławka nie będzie za krótka. Cudem, nawet tą... Może nie. Nawet tymi zmianami powinien jakoś podziałać i z takim Betisem. Znaczy inaczej, ławka nie będzie za krótka, nie, wejdę ci słowo, przepraszam. Ona może być za krótka pod kątem jakości, nie pod kątem liczbowym. Nawet mnie z tymi gorszymi jakościowo piłkarzami coś tam może zadziałać. Tak jak mówię, to jest wróżenie z fusów, więc tak, a inaczej to układam. Wydaje mi się, że byłbyś w stanie jakoś poważyć jeszcze o to drugie miejsce, ale uważam, że Betis i Roma są poza konkurencją akady, jeżeli chodzi o jakość w składzie. Tak się wydaje. Oczywiście. Przypominamy, że, przepraszam krzywy, że po raz kolejny że grupy w Lidze Europy od tego poprzedniego sezonu są nabite takimi wielkimi firmami, więc jest tutaj wyraźna dysproporcja pomiędzy tymi dwoma zespołami dwoma, czasami trzema, domyślnie predestynowanymi do awansu, a tymi, które są takim piłkarskim zapleczem tych grup. Tak. Grupa de krzywy? Dobrze, lecimy. No, u mnie, chciałbym zacząć od ostatniego, ale jako, że ja to będę montował i tak mi będzie prościej. A już tak zaczęliśmy od pierwszego, to chyba będzie ci prościej, jeżeli zaczniesz od pierwszego. Uzupełniać. Na pierwszym miejscu będzie, u mnie jest, pojadę z zaskoczeniem, możliwe, ale Union. Dobra. Nie wiem, czy to jest zaskoczenie, czy też nie. Nie, to nie jest zaskoczenie. To jest jedna z tych grup, gdzie dość mocno wydaje mi się, że wróżę z fusów i po masku stąpam, bo według mnie każda z tych drużyn jest w stanie wyjść z tej grupy, aczkolwiek uważam, że jeżeli chodzi o jakość, to Union z pierwszego miejsca i Braga z drugiego powinny sobie zaklepać te dwa miejsca. Malmo na trzecim i Union Saint-Gilloise, że mówię, na czwartym. No, to jest mój typ. Dobra, no u mnie będzie
praktycznie tak samo. Braga, myślałem przez chwilę, czy nie będzie miała problemów w tej grupie. Dobry początek sezonu, zajrzałem sobie, jak to u nich wyglądało na początku i trochę mnie to przekonało do tego, żeby umiejscowić ich w gronie dwóch zespołów wychodzących z tej grupy. Na pierwszym miejscu jest zespół Rusa Fischera, a więc Union Berlin, który również zaliczył świetny start w sezon, świetne wejście w sezon. Więc tak się układa pierwsza dwójka, Union na drugim miejscu, Braga. Na miejscu trzecim kusi mnie, żeby to zmienić, bo miałem ustawione Malmę i na czwartym miejscu Royal Union Saint-Gilloise, ale z drugiej strony... Ale ja się nie zdziwię, że Union wskoczy na trzecie kosztem Malmo. To jest taka zagadka, wiesz, bo... To Malmo w pucharach jest takie dziwne, bym powiedział. No ale Royal Union Saint-Gilloise to też nie jest taki oczywiście, typowy oczywiście. Zespół. W Malmo nie ma piłkarza, który teraz przeniósł się na Wyspy Brytyjskie i sporo mówi się o jego potencjale, o jego rozwoju. Anel Ahmed Hodzic, bo o niego mi chodzi, wylądował w Sheffield United. A tak, Football Manager 22, też kapitalny talent, dokładnie, więc warto pamiętać, że już go w Malmo nie ma. Dobra, Royal Union Saint-Gilloise na miejscu czwartym, Malmo, i tak się bawimy krzywy, więc bawimy tyle. Bawimy się, dobra. Co, grupa... F teraz? Przepraszam, grupa E teraz? To może teraz ja zacznę. Zacznij ty, tak. Jako, że moja grupa, powiedzmy. Dobra, na pierwszym miejscu Omonia Nikozja. No ja musiałem oczywiście beznadziejnie przygotować. Dobre, kurde gościu. Powiem tak. Poszalałeś. Jak tak patrzę sobie na tą grupę A i E, to mówiąc szczerze, United i Arsenal trafili na podobnego rodzaju wyzwaniów, jeżeli chodzi o kaliber. Mm-hmm. PSV to jest półka Realu Sociedad, Bodo Glimt podobnie. Nie, wydaje mi się, że trochę niżej niż Szeryf. Biorąc pod uwagę przygodę zeszłoroczną, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Jak Szeryfa? No tak, to prawda. Dużo krwi Szeryf. A Omonian to jest chyba poziom Zurichu, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc wydaje mi się, że oczywiście pierwsze miejsce jest obligatoryjne. Obligatoryjna pozycja, i tak też stawiam na pierwszym miejscu United. Na drugim, jak się pewnie spodziewacie, Sociedad. Mimo że Isaka nie ma, wydaje mi się, że jednak jakość i presja na pewno też będzie na tyle duża, żeby z tego drugiego miejsca wyjść. Aczkolwiek nie zdziwię się, jeżeli na drugim miejscu będzie ostatecznie Szeryf, który według mnie jest na trzecim, na czwartym Omonia Nikozja. Tak jak powiedziałem, pierwsze miejsce to jest oblig dla United, pomimo tego, że na pewno będą grali rotacyjnie i jakimiś rezerwami i młodzikami, tak mówiąc bardzo łatwo i kolokwialnie, ale w momencie, jeżeli wyjdą z grupy, to wydaje mi się, że wjedzie większa jakość do pierwszego składu, okay, bo pojawi się szansa, żeby wygrać Ligę Europy, a powrót do Ligi Mistrzów ze strony United, jak i też Arsenalu, jest na pierwszym miejscu w tym sezonie. No, ja tutaj zakładam, że United w kontekście swojej pozycji w ligowej tabeli może mieć mimo wszystko dużą wspinaczkę. Zresztą mówiłem o tym w przedsezonowych przewidywaniach na kanale Piłkarzyki Premier League. I dlatego uważam, że to może być jedna z furtek zapasowych dla zespołu Erika Ten Haga. Więc tak to widzę. Chyba że będzie spektakularna klapa i będziemy znowu żartować z Erika Ten Haga. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale ja uważam, ale... że powinni się skupić na lidze i tam poprawić jakość. No tak, aczkolwiek też trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym United nie wychodzi z grupy z pierwszego miejsca. No. Chciałbym to zrobić, żeby się trochę pośmiać, żeby pośmieszkować, ale mimo wszystko nie. United na miejscu pierwszym, Real Sociedad, San Sebastian na miejscu drugim, na miejscu trzecim Szeryf Tiraspol, na miejscu czwartym Omonia, bez kombinowania. Grupa F, osłabiony zespół Arne Slota, nie ma Senesiego, Sinisterry i Malasi, znanych z ostatniego zespołu Feyenoordu dochodzącego do finału Ligi Konferencji, ale jest Sebastian Szymański, który już zresztą zdążył bramkę w barwach Feyenoordu strzelić pod koniec sierpnia, więc na pewno będziemy oglądać się na to, co dzieje się z Feyenoordem. I oczywiście kusiło mnie, żeby postawić Feyenoord na pierwszym miejscu, bo ja trochę tej drużynie czasu poświęciłem w zeszłym sezonie, przyglądając się jej przed finałem Ligi Konferencji, ale uważam, podobnie jak w przypadku niektórych grup, że tutaj jednak siła i jakość poszczególnych piłkarzy w drużynie Maurizio Sarriego jest zbyt duża, dlatego no, też racjonalnie wypadałoby umiejscowić ich na miejscu pierwszym.
Dużo transferów, o których już mówiliśmy w trakcie centrum transferowego, transferów potrzebnych, transferów istotnych z punktu widzenia kadry Maurizio Sarriego i tego, co chce robić ze składem. Widzieliśmy też, do czego jest zdolne Lazio w ostatnich meczach ligowych, dlatego u mnie są na miejscu pierwszym Arne Slot i jego podopieczni z Rotterdamu na miejscu drugim. No a na miejscu trzecim umiejscowię sobie finalnie, niech będzie Midtjylland, chociaż też zastanawiałem się, czy by nie postawić na Graz, na Sturm Graz, ale daję na miejscu trzecim Duńczyków i na miejscu czwartym Austriaków. U mnie jest dokładnie tak samo. Myślałem też na twoje nodle, żeby ich nie umieścić na pierwszym miejscu, aczkolwiek to naprawdę genialne okno w wykonaniu Lazio. Uważam, że nie można. Czy można oczywiście, ale wygłupiłbym się, gdybym ich postawił na drugim miejscu, nawet gdyby to było jakieś już maksymalne, nie wiem, celowanie w dane pozycje, no, nie wiem, rzutkami jakimiś, to nie. Sarri jakby zasługuje swoją pracą na to, żeby wyjść z tej grupy i wydaje mi się, że presja na to też jest wymagania na jakiś półfinał może. Okay. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakość, jaki skład, jakościowo jak skład wygląda, to tutaj ich stać spokojnie na półfinał, tak jeszcze patrzę i na zespoły. Myślę, że spokojnie, powiedzmy, że półfinał to byłby Arsenal, United, Roma. Pamiętaj o spadach z Ligi Mistrzów. A, zapomniałem. No. Tak, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko te grupy, to tak. Ale faktycznie jeszcze Monaco w sumie. Dobra, w każdym razie no nie będę tutaj powtarzał twojej argumentacji. Też faktycznie ważne postaci odeszły swoje nordu. Niekoniecznie dobre nazwiska przyszły za, aczkolwiek prawda jest też taka, że nie wiemy, jak się one sprawdzają na ten moment, bo holenderskiej ligi nie śledzimy. Midtjylland na trzecim, Graz na czwartym. I grupa G to jest ta, którą powiedziałem, że sobie wylosuję dosłownie teraz. No to losuj, będzie ciekawie. To poczekaj. Nie, jedno miejsce sobie totalnie strzelę tak, żeby było. Nantes daje na pierwszym, jeżeli chodzi o wyjście. Powrót Moussa Sissoko do Francji wydaje mi się, że może być dość ciekawy i warto go będzie obserwować, jak sobie będzie radził w europejskich pucharach. Tak, to prawda, warto. I teraz tak, mam po masku zrobić, czy w ramach takiej zabawy, czy jakoś tak na chybił trafił to wybrać? No dobra, to niech będzie, że drugie miejsce, ja liczę w głowie drużyny, ty mówisz stop. Nie, i ty pomyśl numerek od 2 do 4, w sensie jeżeli chodzi o miejsce w tym, a ja powiem do drużyny. Dobra, już to zrobiłem. Dobra, to będzie Freiburg. Czwarte miejsce. Dobra, Freiburg schodzi u mnie czwarte miejsce. Jeżeli chodzi... Dobra, teraz następne dwa. No dobra, okej. Okay. Olympiakos. Trzecie. Czyli Karabach wychodzi z drugiego miejsca zaraz na Nantes. No i elegancko, Krzywy Karabach na miejscu drugim, Nantes na miejscu pierwszym, Freiburg na miejscu czwartym, Olympiakos na miejscu drugim. To odwróć tabelę i Freiburg na czele w moim przypadku, dlatego że ja mam Freiburg jako niemiecką maszynę Christiana Streicha z dowodzącym, głównodowodzącym Matthiasem Ginterem na miejscu pierwszym. Jest jeszcze Ritsu Doan, więc też ciekawy transfer, bo też jakiś czas temu o tym piłkarzu było głośniej. Być może o nim jest teraz nieco ciszej, ale też liczymy na to, że się na pewno pokaże. Bo nazwisko fajne, o którym przebąkiwaliśmy również na kanale Piłkarzyki przy okazji centrów transferowych. Na miejscu drugim mam Olympiakos i o tym zespole mógłbym mówić dużo. Zespół Carlosa Corberana, który pożegnał się z Huddersfield Dina Hoyla w takich dwuznacznych okolicznościach. Teoretycznie doszedł do porozumienia z klubem a propos braku spójności wizji jednej i drugiej strony. Dean Hoyle napisał, że życzy wszystkiego dobrego Carlosowi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście powody, które za tym stoją, są dość jasno i w prosty sposób identyfikowalne, jasno wykładalne i w prosty sposób identyfikowalne. Carlos Corberan nie dostał wzmocnień Huddersfield, przez to jest też predestynowany do tego, żeby skończyć w drugiej połówce tabeli, przynajmniej z perspektywy przedsezonowych oczekiwań długości sezonu, jakości tej kadry. Więc zdecydował się na ciekawsze rozwiązanie. Dostał zatrudnienie w drużynie Evangelosa Marinakisa, czyli w Pireusie. Teraz pytanie, czy w tym pierwszym nadal klubie, czy drugim w kontekście hierarchii zainteresowania Marinakisa, bo wiemy, jak dużo pieniędzy wydał na Nottingham Forest w letnim oknie transferowym. Zresztą, uwaga, i tutaj jest dla was ciekawa informacja, bo Olympiakos sięga już po piłkarzy filtrowanych z Championship. Głównie z uwagi na to, że po prostu mieli bezpośredni dostęp do informacji gromadzonych przez sztab szkoleniowy Nottingham Forest,
Nottingham Forest w trakcie bytowania tego zespołu na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii, więc dużo informacji przefiltrowali. Tym sposobem Filip Zinckernagel trafił chociażby z zespołu Watfordu do drużyny Olympiakosu, ale to nie jest jedyny transfer z Championship. Pojawił się również Pipa, który poszedł za Carlosem Corberanem, albo w zasadzie znalazł się w tym samym zespole, co jego były szef z Huddersfield, ale jest również Josh Bowler. I to jest gigatransfer, bo uwaga, ja w ogóle Bowlera mam w swojej topce z Championship za poprzedni sezon i to, że Nottingham Forest na rzutem na taśmę wyciągnęło go jako kolejny znowu transfer, jak królik z kapelusza i od razu wysłało na wypożyczenie do Olympiakosu, świadczy, że chcą, żeby się fajnie piłkarsko otwierał, rozwijał właśnie w Grecji. Ciekawy jest to, powiem szczerze, zabieg. Dobrze, że zabezpieczyli sobie posiadanie tego piłkarza, bo to jest naprawdę świetny piłkarz, więc na niego chciałbym zwrócić uwagę. No i jeszcze takie inne nazwiska, jak Konrad de la Fuente, jak Simef Salko wynotowałem sobie, więc to nie jest zespół przypadkowych ludzi, tylko naprawdę solidna paka. No to dlatego szoty... na miejscu drugim u mnie, zobaczymy, bo to wiesz, szoty mogą w obie strony, to może to jest broń obusieczna, tak, nie? Oczywiście. Na miejscu trzecim Nont, na miejscu czwartym Karabach. Pomimo sympatii członków naszej grupy moderatorów, to jednak Karabach na miejscu czwartym i to jest moja grupa G. I co teraz? Ja chyba szybko grupa H i ty kończysz tak. Nasze przewidywania. Grupa H, na miejscu pierwszym u mnie Monaco. Philippe Clement, Minamino, który pojawił się w zespole Clementa. No nie, tam transfery są naprawdę dobre. Tak, no przede wszystkim Kamara z Salzburga. Czyli przyjście za Tchouameniego. Nie wiem, czy jeden do jednego, niekoniecznie, bo takiego piłkarza jak Tchouameni nie da się zastąpić jeden do jednego. No tam duże transfery weszły w grę, duże pieniądze, więc automatycznie jeszcze przecież Embolo, Sar z Chelsea na wypożyczeniu. Więc tutaj naprawdę jest o czym mówić. Trabzon też się wzmacniał i to dość solidnie. Wynotowałem sobie te wszystkie ważne wzmocnienia. Strigel, Larsen, Gbamę, wreszcie Jean-Philippe Gbamę, bo to zakrawało jakąś komedię, to co się działo z nim na Goodison Park. Mark Bartra, Enis Bardi, Maxi Gomez, piłkarze dobrze znani z hiszpańskiego, iberyjskiego gruntu. Trezeguet, do niedawna piłkarz Aston Villa, więc no jest interesująco, ale mimo wszystko u mnie na miejscu drugim będzie Trabzon, na miejscu trzecim Ferencvaros i na miejscu czwartym Crvena Zvezda, która dostała w eliminacjach mocny cios i nie wiem, czy się po prostu podniesie na czas. Tak to wygląda, poza tym serbska piłka w delikatnym kryzysie, więc no u mnie tak prezentuje się grupa H. Mm-hmm. No to u mnie też musi być Monaco na pierwszym miejscu, już biorąc pod uwagę te transfery, które ty wspomniałeś. A poza tym losujesz? Uważam, że drużyna, która która powstrzymała PSG jako pierwsza, która zadecydowała o tym, że straci punkty jako pierwsze. Ligę? Taktycznie, tak, ligę oczywiście. Taktycznie to tam było wszystko genialnie rozegrane. Widziałem, czytałem sobie analizę o tym, jak wysoki pressing tam spowodował o tym, że PSG ciężej się wychodziło z połowy i tak dalej, i tak dalej. No zresztą Filip Clement miał patent już wcześniej, tak. Był w Brugi, nie? Więc ta świadomość, uważam, PSG. To też jest banał. Jakby, jeżeli ktoś trenuje tego rodzaju drużynę, to musi być jakby mózgiem taktycznym. No chyba, że ktoś jest Ole Gunnar Solskjaerem i nie wie, na czym polega pressing. Według mnie ta grupa jest spokojnie do wygrania przez Monaco, podobnie jak drugie miejsce pewne jest dla Trabzonsporu, a trzecie miejsce ja mimo wszystko stawiam na Crvenę Zvezdę. Ja mam słabość do tych belgradzkich zespołów, stąd właśnie oni są u mnie na trzecim miejscu, czwartym jest Ferencvaros. I liczę na wyławianie w związku z tym z Crvenej Zvezdy jakieś talenty. No właśnie, to jest ważna rzecz. Bo możliwe, że jakieś odkrycie jakieś tam będzie. To jest ważna rzecz, żeby podkreślić, że to jest przede wszystkim arena dla tych wszystkich młodych piłkarzy, którzy będą prezentowali się w tych zespołach, żeby zabłysnąć, żeby się wypromować, żeby pokazać się dalej, prawda? Więc będziemy spoglądać na rozwój poszczególnych piłkarzy i na to, jak będą kształtować się nasze cudowne przewidywania. To jest zabawa, pamiętajcie, będzie się pewnie beka. Szczególnie to losowanie grupy G, proszę. Tak, ale będziemy się emocjonować na pewno starciami naszych zespołów w Wielkiej Lidze Europy w tym sezonie, tak więc no zobaczymy, jak to się wszystko tak poukłada. Tak, nie miałem planów na czwartek. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej. Pa.